Gut, Liebe, Sie waren spät auf zur Wohnung seines Meisters unterwegs, wie jeden Morgen. Er überquerte den Ried, in dessen Mitte das Rathaus stand, als zwei Milizionäre vor ihm auftauchten und anhielten. Dziękujemy. Bardzo ładnie. Tak, i proszę Państwa, w miejscu, w którym dzisiaj, tak jak widać, znajdują się budynki mieszkalne, już wzniesione po roku 1945, wcześniej znajdował się Stadthaus. Ten tunel teraz może nie jest do końca widoczny. W każdym razie spod tych budynków tak, prowadzi tunel na rynek. I tym tunelem główni bohaterowie powieści Lata Umarłych Snów, ale także faktycznie Harry Tirk wychodził codziennie do pracy z, tak możemy to nazwać, z prudnickiego getta, tak? Czyli z ulicy Chrobrego, gdzie także byli, można powiedzieć, zebrani wszyscy pozostający w mieście. Wszystkie osoby o narodowości niemieckiej. I ta droga prowadziła najpierw z ulicy Chrobrego schodami na ulicę Królowej Jadwigi, następnie właśnie tunelem w kierunku rynku. Na ulicy Chrobrego jeszcze będziemy i też oczywiście powiemy sobie parę słów o tej ulicy, bo ona odgrywa w powieści bardzo ważną rolę.